Cześć, właśnie zrobię cię po jednym moim odwali. Cześć! Niesamowite! Niesamowite. To takim ludziom spotkać się z Polakami, nie? Witam. Witamy. Cześć, jestem. To jest Ania. Ania, bardzo mi miło. A my nagrywamy sobie materiał z naszej podróży po Stanach na YouTube. Rzucamy. A ja znowu robię podróż dookoła świata. Dookoła świata. Niesamowite. No i to rowerem. Już wyruszyłem z Toru... Bo ja z Torunia jestem, a wy? To jesteśmy z Poznania. No to blisko, bo jak mam pyry. Wszystko rowerem? Oczywiście, no inaczej nie. W sumie 10 km nie przejechałem rowerem, ale to była taka burza, że jeden farmer przed Denver, że po prostu już zdecydowałem się, że mnie wziął do siebie do domu, tam 10 km. No to jest odcinek 10 km, a tak cały czas rowerem. No to super. No. A my zaczęliśmy w Las Vegas, pojechaliśmy sobie na... Valley of Fire, widzieliśmy? Dolina Ognia. Później Zion, Bryce. Później co tam jeszcze zwiedzaliśmy? Teraz już nie. Aha, Arches. Ale to jest nie do opisania, ale słuchajcie, samochodem jadąc jest inaczej. Frisco, jakie jest tam? Ścieżka i rowerowa. Piękne ścieżki rowerowe. Gdzie to jest? Frisco tutaj. Aha, okej. Okay. Jechać z tą ścieżkami rowerowymi, to samochody się nie zobaczy tego. Lepsze są. Mówię, znaczy ja akurat mam zwykły aparat, z tego względu, żeby mieć paluszki do ładowania akumulatorki, żeby GPS akumulatorki, żeby jednakowe było. A druga sprawa, ciężar i objętość na rowerze, nie? Tylko tyle. No, to jak za dużo. Dobra, też pada, jestem mokry, zaraz wyjdzie słoneczko, będę suchy. No tak, to tak działa. Ja już przestałem nawet już ubierać się przeciwdeszczowe, już wiecie co jest. Wrażeń ci życzę, żeby ten mąż ci pokazał wszystko, a nie... Słuchaj, powiedz, w nocy jest od spania i kochania, a... Dobra, na razie.